kolejnych kryminalnych opowieściach, wracamy do Warszawy i okolic, aby opowiedzieć historię mniej znanej grupy, nazywanej grupą Krasnali. Jej członkowie w latach 2004-2005 mieli dokonać wielu napadów na banki i placówkę pocztową. Podczas skoków, zakładając na twarze maski z wizerunkiem Krasnala. W Warszawie jako stolicy kraju zawsze istniał rozbudowany i prężnie działający półświatek. W latach 90. mówiło się tam głównie o grupie Pruszkowskiej, Wołomińskiej czy Ząbkowsko-Praskiej. Po ich rozbiciu na szczyt wyraźnie zaczęły się piąć struktury pozostające wcześniej nieco w cieniu. Grupa Mokotowska, Żoliborska czy Gang Mutantów. Były to duże, dobrze zorganizowane, multiprzestępcze gangi. Okazuje się jednak, że niekoniecznie miały one przestępczy monopol, jak zwykło się uważać. Jednocześnie funkcjonowały bowiem małe, niezależne i wąsko wyspecjalizowane grupy. Jedną z nich był zaledwie 8-osobowy gang Krasnali, który od czerwca 2004 roku do grudnia 2005 w Warszawie i okolicach dokonał serii napadów na placówki bankowe i urząd pocztowy. Pierwszego skoku dopuścili się na niewielki bank na obrzeżach Warszawy, skąd ukradli kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ponoć wzorowali się na bohaterach amerykańskiego filmu Na fali z 1991 roku w reżyserii Catherine Bigelow, nieuchwytnej grupie napadającej właśnie na banki. Stołeczna szajka chciała się jednak czymś wyróżnić, stąd pomysł na ukrywanie twarzy pod maskami z wizerunkiem Krasnala. Faktycznie, niewiele później media zaczęły już donosić o terroryzującym bankowców gangu Krasnali. Członkowie grupy mieli nawet szukać informacji na swój temat w telewizji i wycinać artykuły z gazet. Potem były skoki na bank przy ulicy Hieronima czy na pocztę przy ulicy Gwiaździstej. W kwietniu 2005 roku komendant stołeczny policji powołał specjalną grupę złożoną z funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Ich celem było rozbicie gangu. Tymczasem grupa Krasnali działała dalej. Jednym z jej najgłośniejszych napadów był ten z początku sierpnia 2005 roku na bank przy ulicy Husarskiej w Legionowie. Ujęcia z kamer monitoringu trafiły potem do sieci, co dokładniej uświadomiło ludziom, jak działali przestępcy. Mechanizm był zwykle bardzo podobny. Do banku wchodziło dwóch lub trzech napastników w maskach Krasnali bądź w kominiarkach. Grozili klientom i ochronie bronią, czasem przystawiając nawet pistolet do skroni. Przez ladę dostawali się do kasjerów, a jeśli ich pomieszczenie było oddzielone szybą, tłukli ją używając młotków. Od kasjerów żądali pieniędzy, nierzadko ich bijąc. Potem wybiegali z budynku z łupem i wsiadali do samochodu, w którym czekali na nich inni członkowie grupy. Auto wcześniej kupowano używając fałszywych dokumentów. Jak ustalili śledczy, domniemanym założycielem i szefem grupy był Grzegorz S., pseudonim Dziadek. Wysoko postawieni w strukturze mieli być Marcin K., pseudonim Rudy, oraz Grzegorz G., pseudonim Garnek. Rolę kierowców rzekomo pełnili Jacek D. i Artur W. Pod koniec grudnia 2005 roku, o świcie, kilkudziesięciu funkcjonariuszy rozpoczęło szturm w aż 11 lokalizacjach. Zatrzymano 5 osób. Grzegorza S., pseudonim Dziadek, Grzegorza G., pseudonim Garnek, Marcina E., pseudonim Knypek, Krzysztofa G., pseudonim Gilu i Marcina T. Przy łóżku Garnka znaleziono pistolet maszynowy Skorpion, a w domu Marcina E. pistolet z tłumikiem. Spośród ujętych osób 3 zostały tymczasowo aresztowane. Groziło im do 12 lat za kratkami. Nie wszystkich udało się jednak złapać. Za to kilka dni później w garażu na stołecznym Bemowie trafiono na broń należącą do Krasnali, strzelbę gładkolufową Mossberg i kilkadziesiąt sztuk amunicji. Pozostałych zatrzymano już w styczniu 2006 roku. Były to 3 osoby. Marcin K., pseudonim Rudy,
Jacek D. i Artur W. Po niespełna roku wobec całej ósemki z gangu Krasnali skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Zarzucano im m.in. kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, dokonanie 11 napadów rabunkowych, w trakcie których skradziono ponad 500 000 zł, nielegalne posiadanie broni i amunicji, posługiwanie się fałszywymi dokumentami, a także usiłowanie zabójstwa. Proces rozpoczął się po 3 miesiącach, w marcu 2007 roku. To wtedy wyszło na jaw, że na współpracę z prokuraturą zdecydował się Marcin Eł, pseudonim Knypek. Uznano jego wiedzę za spójną, logiczną i wiarygodną, a przede wszystkim bardzo istotną dla ustalenia sposobu działania gangu oraz podziału ról pomiędzy poszczególnych członków struktury. Knypek sam też przyznał się do winy. Dzięki temu mógł liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary. Podczas procesu Grzegorz S., pseudonim Dziadek, nie był zadowolony z obecności mediów. Miał wykrzykiwać w kierunku dziennikarzy wulgarne hasła, a nawet rzucić w nich teczką z dokumentami. Już w listopadzie 2007 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał wyrok w sprawie gangu Krasnali. 7 osób skazano na kary od 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności do 15 lat więzienia, a jedną, Artura W., uniewinniono z powodu braku dowodów. Najwyższą karę przypisano uważanemu za szefa grupy Grzegorzowi S., pseudonim Dziadek, a także Marcinowi K., pseudonim Rudy, i Grzegorzowi J., pseudonim Garnek. Najniższy wymiar kary, czego można się było spodziewać, otrzymał Marcin Eł, pseudonim Knypek. Oskarżeni poza nim utrzymywali w większości, że są niewinni i nie działali w żadnym gangu, a Knypek po prostu ich pomówił. Garnek przyznał się tylko do posiadania broni i fałszywych dokumentów, które znalazła przy nim policja. Twierdził jednak, że kilka dni wcześniej przyniósł je do niego Knypek. Tymczasem Rudego Knypek miał pomówić podobno dlatego, że wcześniej ten naprawił mu komputer i chciał za to zapłaty, a gdy jej nie otrzymał, doszło między nimi do bójki. Knypek twierdził zaś, że padł ofiarą gruźb za to, że zdecydował się na współpracę ze śledczymi. Wyrok był nieprawomocny. To wszystko na dziś. Jeśli zainteresowały Was kryminalne opowieści na temat grupy Krasnali z Warszawy, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy też do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Historii grupy Krasnali z Warszawy można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak imienne pozdrowienia, wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.